Piłkarze wrocławskiego Śląska rozegrali już 15 ligowych spotkań, co oznacza, że są dokładnie na półmetku rundy zasadniczej. O ocenę postawy piłkarzy Śląska zapytaliśmy ekspertów. W ostatnich czterech sezonach Śląsk-Wrocław za każdym razem kończył rozgrywki w dolnej połowie tabeli. Obecnie podopieczni Witesława Lawiczki zajmują piąte miejsce w lidze ze stratą zaledwie 2 punktów do prowadzącej Legii. Śląsk osiągnął taki wynik, na jaki wszyscy we Wrocławiu liczyli piłkarze, kibice i działacze Śląska. No bo patrząc na kadrę tej drużyny, no to ona na dobrą sprawę dopiero teraz notuje taki wynik na miarę oczekiwań. Wydaje mi się, że w końcu nie będziemy zastanawiać się do końca, czy Śląsk znajdzie się w górnej ósemce, tylko na którym miejscu w tej górnej ósemce i czy będzie w stanie powalczyć o coś więcej. Bo myślę, że we Wrocławiu nie ma malkontenta, człowieka, który mógłby być niezadowolony tak naprawdę w tym sezonie, patrząc przede wszystkim przez pryzmat też poprzednich rozgrywek. No przypominam, że tam do przedostatniej kolejki broniliśmy się przed spadkiem. Teraz po 15 kolejkach mamy tylko 2 punkty straty do lidera. Był ten chwilowy zastój. Wydaje mi się, że wynikał trochę z prób kombinacji składem przez trenera Lawiczkę, ale jak wszystko wróciło do normy, wrócił żelazny skład i przede wszystkim do składu wrócił Krzysztof Mączyński. To zaczęło wszystko znowu działać jak należy i wydaje mi się, że nadal będzie działać. Zdaniem ekspertów w tym sezonie na słowa pochwały zasługuje co najmniej kilku zawodników, w tym pozyskany latem z Lecha Poznań bramkarz Matusz Putnocki. Miał zastąpić Jakuba Słowika, no naprawdę czołowego bramkarza tej ligi, który nagle niespodziewanie troszeczkę odszedł do Japonii. Matusz świetnie wypełnił to miejsce i swoimi paradami sprawił, że kibice szybko o Słowiku zapomnieli i pochwaliłbym generalnie całą formację obronną. W ostatnim czasie Robert Pich, to jest dla mnie taki cichy bohater tego sezonu. To człowiek, który we Wrocławiu już jest od dobrych kilku lat, a w tym sezonie notuje chyba najlepsze liczby. Ma w tym momencie 5 goli i 2 asysty, co daje mu pierwsze miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej. Krzyśka Mączyńskiego należy wyróżnić za cechy przywódcze i zresztą to, tak jak mówię, było widać, kiedy go zabrakło w składzie, że no brakowało tej takiej zaciętości w grze, brakowało lidera. No i na pewno Izraela Puerto, bo z tych naszych najnowszych nabytków uważam, że to jest strzał w dziesiątkę i ten chłopak naprawdę ma jeszcze spore rezerwy. Choć piąte miejsce w ligowej tabeli jest wynikiem dobrym, to zdaniem ekspertów w drużynie Śląska wciąż drzemie niewykorzystany potencjał, szczególnie w grze ofensywnej. W defensywie jest spokój, szczególnie fundowany nam przez Izraela Puerto i Wojtka Golle, którzy tworzą naprawdę świetną parę stoperów. Potrzeba więcej siły rażenia, bo Eric Exposito póki co ma przebłyski tylko, musi się obudzić, a wydaje mi się, że obudzi się, kiedy będzie miał rywala, który będzie deptał mu po piętach. Co prawda trener Lawiczka od początku uprawia taką narrację, tak możemy powiedzieć, że Śląsk nie potrzebuje bramkostrzelnego napastnika, bo mają strzelać wszyscy, ale mimo wszystko no myślę, że nie pogardziłby takim człowiekiem, który w napadzie będzie mu dawał te 15-20 goli. Wydaje mi się, że zimą, jeśli klub wzmocni się w ataku, co nie będzie łatwo, bo wiadomo, że w styczniu trudno jest wyciągnąć bramkostrzelnego napastnika, ale jeśli taki ruch by się udał, to wydaje mi się, że Śląsk może naprawdę mocno zaskoczyć w tym sezonie. Kolejne ligowe spotkanie zawodnicy wrocławskiego Śląska rozegrają w niedzielę 24 listopada. Ich rywalem będzie Wisła Kraków, którą w pierwszej kolejce tego sezonu ograli 1-0. Echo 24. Mateusz Lubański.